Warszawska Orkiestra Rozrywkowa imienia I. Kręca zaprasza wszystkich na występ swój w TER Warszawa 3 lutego o godzinie 20. Zagramy repertuar brazylijski, tym razem w składzie doborowym. Na pianinie i organach Piotr Zabrocki, na gitarze prowadząco-rytmicznej Bartłomiej Tyciński, na gitarze rytmiczno-prowadzącej bongosach Bartosz Weber, Piotr Domagalski na gitarze basowej, Juliusz Pękala na wibrafonie, Tomasz Duda na flecie i saksofonie, Zofia Moruś na flecie i ja, Maciej Moruś, na perkusji. I Gabriela Kulka na wokalu. Główną częścią koncertu to będzie odtworzenie płyty Brazilian Octopus z roku 1968 i dodatkowo dołączy do nas wokalistka i wykonamy parę utworów innych zupełnie, nie Brazilian Octopusowych. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam, Bartosz Weber, do widzenia.